Cześć widzowie! Dev jest bogiem śmierci albo przynajmniej czymś w rodzaju anioła lub demona, bo uniwersum DreamWorks musi mieć coś w rodzaju multiversum albo chociaż wielu wymiarów. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy Dev nie jest najsilniejszym bogiem. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Dev, będąc samą śmiercią, zostałby stworzony przez boga, w którego wierzą ludzie, którzy choćby chcieli pozbyć się Shreka, a będąc w średniowieczu, świat, w którym żyje kot w butach, wierzy głównie w chrześcijaństwo, z czego w księciu Egiptu Bóg Ojciec, czyli Jahwe, pomagał Mojżeszowi uwolnić jego lud z Egiptu. I co najciekawsze, ostatnią karą dla Egiptu i ostatnią plagą było to, że wszystkie domy, które nie wierzą w Jahwego, stracą swoje dziecko, przez co Faraon stracił swojego syna. Jest to o tyle ważne, bo jest powiedziane, że Dev jako anioł śmierci, który jest jej personifikacją, odbiera duszę w imię Boga, co ma bardzo dużo sensu, bo Dev w ten sposób dzięki swojemu Bogu wykształciłby w sobie znęcanie się nad swoimi ofiarami, ale tylko złymi ludźmi, ponieważ Bóg kazał mu prześladować samych złych, co widać właśnie po Egipcie, ale i po kocie w butach, co tłumaczy również jego dobro, z racji, że będąc aniołem ma dobrą naturę, a sam nigdy nie skrzywdziłby nikogo dobrego. Więc Dev byłby w ten sposób Bogiem wyższego sortu, bo wydaje się, że Jahwe stworzył różnych bogów wyższych i niższych. Jahwe jest po prostu wszechmocny, więc Dev nie może być najsilniejszym bogiem, zaś w Sindbadzie Legendzie Siedmiu Mórz znajduje się Eris, czyli bogini niezgody i chaosu, która byłaby bogiem niższego sortu, nie mogąc równać się z Dev, który jest jedną z najpotężniejszych sił, przy czym Eris była panią Tartaru, a to mówi, że istnieli wszyscy greccy bogowie, którzy i tak nie mogliby pokonać Dev, co znaczy, że bezcieleśni bogowie jak Jahwe czy Dev są najsilniejsi, a ci, którzy mają tylko ciało, są słabsi z automatu, chociaż nie wiemy, jak dokładnie silny jest Dev. Biorąc pod uwagę, że śmierć jest siłą tak powszechną, to aby to zrównoważyć, Dev byłby na tym samym poziomie co Bóg Życia, ponieważ życie i śmierć są dwiema niepowstrzymanymi siłami, przez co to, że Jahwe jest najmocniejszym, ma sens. I co więcej, Rumpelstiltskin może być diabłem z uwagi na jego wszechmocne pakty identyczne do cyrografów, co się zgadza, ponieważ Rumpel również tak samo jak szatan miał prawie całkowite ograniczenia co do ingerencji w świat, przy czym Dev może robić co chce, bo jest dobry w przeciwieństwie do Rumpla, którego pakt mógłby stworzyć cały świat. Jack Frost jest nieśmiertelnym człowiekiem o nadprzyrodzonych mocach, co znaczy, że także może być mniejszym bogiem, nie mogącym równać się z Dev, gdzie tak naprawdę każdy, kto posiada wrodzone supermoce, pewnie jest bogiem, z uwagi na to, że w świecie DreamWorks istniały prawdopodobnie wszystkie panteony, w których istnieli bogowie niższego sortu, a im późniejsze pokolenie, tym słabsze, bo Zeus był silny, a Ares był dużo słabszy, więc Jack Frost może być potomkiem jakiegoś nordyckiego boga, którego moc odziedziczył, ale już dużo słabszą, a to, że bogów nie widać, również można wytłumaczyć. Podsumowując, Dev jest drugim bądź trzecim najsilniejszym bogiem, ustępując tylko Jahwe, na którego rozkaz Dev mógł pozbyć się wszystkich ziemskich bogów, co jest realne, bo przecież to była jego praca, a i egipscy bogowie nie bronili nawet Egiptu przed Dev. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i z którym bogiem chcielibyście zobaczyć starcie Dev. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć.